zapraszamy na sondę uliczną. Dziś zapytamy mieszkańców Lublina, co wiedzą o Łukowie. Czy wie pani coś o mieście Łuków? Nie, niestety nie. Oj, chyba nic. Bardzo mi przykro, ale nic nie wiem. To w województwie lubelskim. Herb, proszę pana, jest niedźwiadek chyba na tym. No, miasto powiatowe. No i więcej, co się mogę na ten temat powiedzieć. Wiem, że takie istnieje, że to jest województwo lubelskie, ale więcej. Czy wiecie coś na temat miasta Łuków? Nie mam pojęcia. Nic nie słyszałyście? Nie. Nie. Nic wam się nie kojarzy? Nic, a nic. Czy wie pani coś na temat miasta Łuków? Nie. Nic? Nic. Leży, powiedzmy tak, może być na trasie pomiędzy Radzyniem a Sielcami. Co takiego pan słyszał o tym? Jest 90 km od Lublina. Ma, oj, żebym wiedział, pewnie około 20 tysięcy mieszkańców. 30. Nawet więcej. Wiem, że tam są zakłady mięsne i zakłady obuwnicze. Tak. Przynajmniej były obuwnicze, ale mięsne na pewno jeszcze istnieją. Tak, jeszcze istnieją. A jakieś inne ciekawostki na temat Łukowa? Chyba złych rzeczy nie będę mówił. Z mięsem mi się kojarzy, wie pani, bo tam jakieś zakłady mięsne Łuków i sobie jem konserwy i są bardzo dobre. Słyszał pan o jakichś ciekawostkach na temat tego miasta? Znam super ludzi z Łukowa. Wszyscy z Łukowa, których znam, są bardzo fajnymi ludźmi. A słyszał pan o zakładach obuwniczych, których już nie ma, albo zakładach mięsnych? Słyszałem, ale wiele na ten temat nie wiem. Na pewno jest mięso jakieś w Łukowie, tak. A tak więcej to nie wiem. Kojarzy się z piłką nożną, ale to chyba nie to. No mamy tam klub piłkarski Orlęta. Tak, no i chyba tylko z I tym. Nic więcej, nie. Tylko z zawodu. A z czego Łuków jest znany? Są tam zakłady mięsne. Czy wiesz może coś na temat miasta Łuków? No wiem, miasto Łuków jest gdzieś jak się jedzie na jeziora, typu tam Zagłębocze, coś tam. No tam piekarnia dobra, bo chleb przywozi świeży i dobry w Łukowie. No tam ta masania to nie wiem, czym jeszcze jest, czy nie ma, co było kiedyś. O, a zakłady skórzane to chyba już nie ma ich. No nie ma, co były te, buty były. Mam pytanie, czy wie pan coś na temat miasta Łuków? Tak, zakłady mięsne w Łukowie, obuwnicze były, a czy teraz są, to nie wiem. Na temat tego miasta? Wiem, że jest fatalna droga, jak się jedzie tamtędy, jest po prostu. A tak to no, nie za bardzo kojarzę to miasto. Pytanie, wiecie może coś na temat miasta Łuków? Nie. Nic nie słyszałyście? Szczerze mówiąc nie. Co pan wie na temat tego miasta? No przynajmniej o zakładach mięsnych. No, że dobrą żywność produkują po prostu. To jest jedno na pewno i dobry klub piłkarski też mają. Bo tak miasta nie znam, ale na pewno z żywności te zakłady mięsne i z klubu piłkarskiego. A jak pani myśli, skąd wzięła się nazwa Łuków? Przyznam się, że nie wiem. Pochodzę z innych stron, także nie wiem. No trudno mi powiedzieć, skąd jest ta etymologia. No być może coś związanego z Łukiem, trudno mi powiedzieć. A jak pan myśli, skąd wzięła się nazwa Łuków? Łuków, bo było dużo Łuków, tak mi się wydaje, bo to z Łuków. Nie wiem, no, mi się wydaje po prostu, że to miasto jest historyczne. Nie. Czy nie wiem, że nazwa jest historyczna, łuki tam robiono, pewnie, nie wiem. Być może tak. Nie wiem, może gdzieś jakiś, coś z jakimś zakrętem mi się kojarzy, gdzieś jakiś, musiał być jakiś róg czegoś, jakiś, nie mam pojęcia, nie wiem. A jak pani myśli, skąd wzięła się taka nazwa Łuków? No mi się wydaje, że od jakiegoś łuku, ale nie mam pojęcia naprawdę. Jak widać, mieszkańcy Lublina niewiele wiedzą o naszym mieście. Może powinniśmy postarać się, aby nasze miasto było bardziej znane? Co o tym sądzicie? Zapraszamy do dyskusji.